Nieoficjalnie, Gowin przekonał prezesa PiS rozmowy liderów ZP o Nowym Ładzie. Nieoficjalnie, bliżej do porozumienia. Liderzy Zjednoczonej Prawicy podczas wtorkowego spotkania rozmawiali głównie o Nowym Ładzie. Doszło do zbliżenia w paru kwestiach, ale negocjacje nadal trwają, wszystko jeszcze się klaruje, przekazał jeden z polityków koalicji rządzącej znający kulisy spotkania. We wtorek po południu doszło do spotkania wicepremiera, prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego oraz liderów Porozumienia Jarosława Gowina i Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Jak przekazał jeden z polityków ZP znający kulisy spotkania, rozmowa dotyczyła głównie kwestii Nowego Ładu. Podczas spotkania zasadniczo doszło do zbliżenia w paru kwestiach, ale rozmowy nadal trwają. Mamy zgłaszać jeszcze swoje propozycje, wszystko jeszcze się klaruje, powiedział polityk. Nieoficjalnie, Gowin przekonał prezesa PiS. Solidarna Polska nie powiedziała mocnego nie na Nowy Ład, przyznało źródło. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że podczas spotkania, szef PiS miał się zgodzić na propozycję przedstawioną przez Jarosława Gowina, dotyczącą stałej subwencji rozwojowej dla samorządów. Polityk dodał, że planowane jest kolejne spotkanie, ale nie ustalono jeszcze jego terminu. W lutym kierownictwo PiS zaakceptowało program Nowy Ład. Zgodnie z zapowiedzią premiera Mateusza Morawieckiego, program zawierający przede wszystkim plany inwestycyjne, ale także propozycje dotyczące wielu dziedzin życia społecznego oraz gospodarczego w czasie po pandemii, ma być zaprezentowany w najbliższym czasie. Premier mówił w drugiej połowie stycznia, że w ramach programu rząd zaproponuje cały szereg projektów infrastrukturalnych i innowacyjnych.